Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj neon cyfrowy z matury 2021, zadanie z programowania. Więc mamy firmę, która przygotowuje wyświetlanie napisów złożonych z wielkich liter alfabetu angielskiego. Na początku napis jest pusty, nie zawiera żadnych liter i w pliku instrukcje.txt podanych jest 2000 instrukcji, które wykonuje automat do generowania napisu. Każda z instrukcji składa się z polecenia, spacji oraz pojedynczego znaku. Polecenia są czterech rodzajów. Dopisz litera oznacza, że na końcu napisu trzeba dopisać pojedynczą literę. Zmień litera oznacza, że ostatnią literę aktualnego napisu należy zmienić na podaną literę. Usuń jeden oznacza, że należy usunąć ostatnią literę aktualnego napisu. Przy zmieni, przy usuń możemy założyć, że napis nie będzie pusty w momencie wywołania tego polecenia. I przesuń litera oznacza, że pierwsze od lewej wystąpienie podanej litery w napisie należy zmienić na następną literę w alfabecie. Jeśli litera to A, to należy zmienić na B, jeśli B to na C i tak dalej, a literę Z należy zmienić na A. Jeśli litera nie występuje w napisie, nie należy nic robić. Przykład. Dany jest napis następujący ciąg instrukcji. Dopisz A, dopisz B, dopisz C, czyli w wyniku już mamy ABC. Następnie usuń 1, czyli mamy AB, następnie dopisz D, ABD, zmień B, czyli zmieniamy ostatnią na B, czyli ABB, dopisz E, ABBE oraz przesuń B, to pierwsze wystąpienie literki B, przesuwamy na C, więc ACBE. Ok, ja już rozumiem, przystępujemy do pisania programu. Przygotowałam już sobie pusty szablon pustego pliku, dodałam dwie biblioteki IOStream, żeby mogła wypisywać coś na ekranie, FileStream, FStream do korzystania z plików tekstowych strumieniowo, no i deklarujemy sobie plik wejściowy, czyli IfStream, Input Output Stream, damy mu nazwę, macie pomysł na nazwę? Może in, jak input, w nawiasie podajemy instrukcje txt, jeśli dobrze pamiętam, to tak się nazywał plik i no, przydałaby się jakaś obsługa błędów, jeśli in nie jest dobry, to zakończ program, wypisz jakiś komunikat, nie mogłem odczytać z pliku, coś w tym stylu, albo po prostu z oszczędności czasu przystępujemy, mogę Was zapewnić o tym, mam w jednym katalogu plik tekstowy, program i plik tekstowy, instrukcje txt, również przykład txt, wszystko w jednym katalogu, plik jest prawidłowy, maturalny, zakładam, że prawidłowy, więc przystępuję do odczytu, nie tak jak w prawdziwym życiu programisty z obsługą błędów, tylko tak jak na maturze z oszczędności czasu, czyli czytam sobie z pliku tekstowego. No właśnie, do czego przeczytam, w czym zapamiętam moje dane z pliku? Muszę zapamiętać albo na chwilę, żeby obsłużyć jedną linię, albo na zaś, żeby zrobić polecenia. Co jest w ogóle do zrobienia? 4.1 mówi oblicz całkowitą długość napisu po wykonaniu wszystkich instrukcji. No okej, to wymaga każdej osobno instrukcji rozpatrzenia. 4.2 znajdź najdłuższy ciąg występujących kolejno po sobie instrukcji. No to wymaga spojrzenia przynajmniej na poprzedni, prawda? Więc stablicowanie danych. 4.3 oblicz, która litera jest najczęściej dopisywana. No to też tylko raz każdy. 4.4. Podaj napis, który powstanie po wykonaniu wszystkich instrukcji. To tylko raz każdą instrukcję. Czyli na cele 4.2 możemy stablicować wyniki. Stablicować wyniki. Mamy w sumie w każdej linii dwie dane. Czyli jakby to powiedzieć, możemy sobie taką strukturę, na przykład instrukcja, kompletna instrukcja będzie strukturą. I ta instrukcja będzie miała dwa pola. Pierwsze pole będzie pole tekstowe, string, jak to nazwać, polecenie. Pierwsze pole jest poleceniem, a drugie pole to jest zawsze jeden znak, prawda? Więc zrobimy to znakowo. I teraz tego typu instrukcja. Mamy z pliku przechować 2000 takich instrukcji, proszę bardzo. I teraz nasza instrukcja będzie i ta instrukcja będzie zapisana w elemencie T od I i ten pierwszy wyraz będzie w polu polecenie, a ten drugi znak pojedynczy będzie w polu znak. No dobra, i to nie musi być w sumie globalne, więc ja mogę w tym momencie to zadeklarować tu.
Proszę bardzo. Dobra, i czytamy, czyli czytamy z i tej instrukcji polecenie i z i tej instrukcji znak, który jest w komplecie, w zestawie do tego polecenia i zamykamy plik in. No dobra, to przystępujemy do rozwiązania zadania. Co jest nam jeszcze potrzebne? Wynik, string wynikowy. Na początku pusty. I robimy pętlę, która te 2000 instrukcji po prostu przeanalizuje i wykona. I teraz instrukcja T od I ma polecenie. Jakie to były polecenia? Dopisz, zmień, usuń, przesuń. Dopisz. Zmień, usuń, przesuń. Zmień. Usuń. Przesuń. Dobra, dopisz. Dopisuję jedną literę na końcu stringa, czyli do wyniku dodajemy tą literę, która jest w komplecie do tegoż i tego polecenia, czyli T od I, znak. Zmień, zmień litera oznacza, że ostatnią literę należy zmienić na podaną literę. OK, czyli w naszym wyniku ostatnia litera. No dobra, no to potrzebujemy wiedzieć, ile jest znaków w wyniku. Na szczęście nie musimy tego na bieżąco sobie liczyć. Moglibyśmy zacząć od zera i zwiększać przy dopisywaniu, przy usuwaniu, zmniejszać w ten sposób, ale mamy możliwość odczytania jej w każdym momencie. Długość stringa jest metodą na stringu, a wynik jest stringiem, więc jak wykonamy metodę size na wyniku, otrzymamy długość, ilość zapisanych znaków. I teraz ostatni znak ma długość minus 1 indeks, prawda? Bo mamy indeksowanie znaków w stringu od 0. Wynik od 0 jest pierwszym z lewej znakiem. Przykładowo przy dwuliterowym stringu mamy do czynienia z wynik od 0 i wynik od 1. To jest ostatni znak, prawda? Czyli długość minus 1 jest indeksem ostatniego znaku i tutaj musimy teraz wpisać nowy znak z i tego polecenia. Usuń jeden oznacza usuwanie jednego znaku z lewej, z prawej oczywiście, z końca, tak? Są do tego gotowe funkcje na stringu, ale myślę, że o ile size'a każdy pamięta z gotowych metod na stringu, to nie każdy pamięta jakieś erase i inne takie, a już w ogóle jak się używa i w jakiej kolejności podaje się parametry. Nie mamy na maturze dostępu do dokumentacji, ani tym bardziej do internetu oczywiście. W związku z tym sami napiszemy sobie funkcję, która zwróci nowy string taki po usunięciu, usuwa jeden znak ze stringa podanego w parametrze. Czyli powolutku kompletujemy sobie stringa wynikowego. Czyli pomalutku, pomalutku do końca stringa wynikowego, ale do przedostatniego znaku włącznie. Robimy sobie doklejanie do rezultatu naszego znaku ze stringa i zwracamy go, rezultat zwracamy oczywiście, czyli zaczynamy od pustego i doklejamy po jednym znaku wszystkie kolejne, które mamy dokleić, czyli tak naprawdę wszystkie prócz znaku ostatniego. To jest numer ostatniego znaku, a tu mamy mniejsze, a nie mniejsze równe, prawda? No dobra, więc już możemy sobie to wywołać. Usuwa jeden się nazywa funkcja. No to wynik ma się stać wynikiem działania funkcji. Usuwa jeden na wyniku. Ciach. No i tylko przesuń nam zostało, czyli teraz musimy znaleźć pierwsze wystąpienie
czyli jakieś K, na którym znajduje się literka podana w poleceniu. Czyli przeglądamy sobie cały łańcuch, już powiedzmy użyjemy sobie J do tego łańcucha, nasz wynikowy. No i jeśli znaleźliśmy w wynikowym łańcuchu na J tej pozycji naszą z polecenia i tego literkę zapisaną w znaku, to ustalmy K na pozycję J, czyli na znak, że na tej pozycji znaleźliśmy i zróbmy breaka, bo to ma być pierwsze z lewej wystąpienie, więc już dalej nie trzeba sprawdzać. I teraz, jeśli K jest większe lub równe 0, czyli jeśli nie znaleźliśmy takiego znaku, bo jest wyraźnie powiedziane, że jeśli nie znalazłeś takiego znaku, to nic nie rób, tak? Należy nic nie robić, jeśli litera nie występuje w napisie. To w takim razie nasze k zostanie na minus 1. Czyli my robimy tylko, kiedy k jest większe równe 0. No i zmiana. Jeśli literka na pozycji k tej w wyniku jest literką z, to na pozycji k tej w wyniku wstaw literkę A. Dobra. A w else na pozycji k tej w wyniku zmień kod tej pozycji k tej na o jeden większy. Jeśli to budzi Wasze wątpliwości, to nie powinno. Do czara dodajemy inta, to jest znak czar, prawda? Więc dodajemy inta do czara. Czar jest też znakiem, właściwie typem liczbowym, bo to są kody tych znaków, więc zamieniamy kod tego znaku na kod o jeden większy. I spróbujmy to po pętli wypisać, co jest w wyniku. Jakiś tutaj długi cytat z później mówiono, że człowiek ten, no nawet to jest czytelne, prawdopodobnie jest to dobry cytat, można sprawdzić w kluczu. Więc pierwsze mamy zrobione i w sumie czwarte też. Wystarczy teraz przejść do drugiego i trzeciego. Pierwsze zrobione, długość zaraz wypiszemy. Drugie i trzecie. W drugim, co jest do zrobienia? Znajdź najdłuższy ciąg występujących kolejno po sobie instrukcji tego samego rodzaju. Jako odpowiedź podaj rodzaj instrukcji oraz długość tego ciągu. Jeśli... możesz przyjąć, że istnieje tylko jeden taki ciąg. Dobra? To przystępujemy do kodzenia. Może tutaj jeszcze od razu wypiszemy sobie długość tego wyniku zamiast tego wyniku. Wynik... size. To jest odpowiedź na podpunkt 4.1, więc jak najbardziej poprzedzimy numerem zadania. No i przystępujemy do przeglądania. Czyli tak, do wypisania będzie potrzebna długość najdłuższego takiego ciągu, powiedzmy, że na razie 0. Do wypisania będzie też instrukcja, która z tego maksymalnego ciągu była tyle razy użyta pod rząd. Max polecenie może. Dobra. I to będzie string. I to są rzeczy do wypisania. Teraz to, co my chcemy, to chcemy sobie porównać wszystkie po kolei, ale porównać parami, czyli bieżącą z poprzednią. Dlatego tu nie zacznę od zera, bo chcę porównać z poprzednią, tylko od jedynki do końca tablicy z instrukcjami i porównywanko, czyli sprawdzamy, czy w T od I polecenie jest takie samo jak w T od I minus 1 polecenie. Jeśli tak, to co powinniśmy zrobić? Powinniśmy mierzyć długość ciągu na bieżąco, czyli jakaś tam długość jest jeszcze potrzebna. Czym jest na początku długość? No nie jest zerem, bo zaczynamy od jedynki, bo zobaczcie, na zerowego już nie patrzyłam. On jest już zaliczony do tego ciągu, którego próbujemy rozszerzać teraz, prawda? Czyli ten ciąg, zanim zacznę cokolwiek sprawdzać tym ifem, już jedną długość ma. Długość jednego elementu, prawda? W tym momencie, kiedy widzę, że polecenie następne jest takie, jak było poprzednie, to mamy długość ustawić na 2, bo to znaczy, że mamy już dwa z rzędu polecenia takie same, prawda?
Myślę, że to jest jasne. Teraz w przeciwnym wypadku mamy długość znowu zacząć liczyć od nowa. W zasadzie tak. Na to, do tego się sprowadza. Czyli znowu może będzie jakiś ciąg, który można rozszerzać. To się okaże na następnym i na razie mamy nowy, jeden element, jedno polecenie, które nie jest takie samo jak poprzednio. No ale w międzyczasie może już trafiliśmy na jakąś maksymalną długość ciągu z takimi samymi poleceniami, więc sprawdźmy, czy długość nie przekroczyła naszej długości maksymalnej. Jak przekroczyła, to dwie rzeczy. Długość maksymalna ustaw na długość i zapamiętaj z tego polecenie do wypisania i to jest właśnie w i tym elemencie teraz. Czyli zobaczcie, że ten if, o ten if w 75 linii jest niezależny od ifa i elsa, czyli niezależnie czy ciąg zwiększa swoją długość, czy przestał zwiększać i zaczynamy liczyć od jedynki, niezależnie właśnie od tego, my w każdym kroku, on zwiększy na przykład z 6 na 7, proszę bardzo, mamy nowe max DL. Z 7 na 8 mamy nowe max DL, równe 8 i zapamiętane nowe polecenie. Być może to jest to samo, które było przy 7, tak? Nie szkodzi. I kiedy ten ciąg przestanie rosnąć, długość się ustali na 1, no to 1 nie będzie już większe od długości maksymalnej, więc nie zostanie tutaj żadna zmiana poczyniona. Mam nadzieję, że to jest jasne. Czyli tak po kolei sobie sprawdzamy parami bieżące polecenie z poprzednim poleceniem. Jeśli takie same, to liczymy na paluszkach długość plus plus, długość plus plus i jeszcze jeden więcej, i jeszcze jeden więcej. I za każdym takim jeszcze jeden więcej sprawdzamy, czy już długość przekroczyła dotąd znane długość max. Długość max na początku jest zerem, w związku z tym już pierwsze DL, nawet jeśli będzie jedynką, jeśli drugie polecenie nie jest takie samo jak pierwsze w pliku, to wchodzimy w ELSA i długość ustawiamy na 1 i nawet ta długość będzie większa od długości max na początku. Czyli na początku taki jednoelementowy ciąg zostanie uznany za instrukcję najdłuższą. I tu nawet możemy, tak się zastanawiam przez chwilę, ustawić i minus pierwsze polecenie, w tym max polecenie. I tak one są, albo są oba równe, i te i minus pierwsze, kiedy naliczamy na plus, no a w chwili jakby początkowej, kiedy ta pętla zadziała pierwszy raz, w przypadku tablicy, znaczy danych w pliku tak ułożonych, że pierwszy element z brzegu jest inny niż drugi element z brzegu, to ten pierwszy będzie ustawiony na maksymalną długość ciągu. Czemu nie? I tak to jest ciąg o długości 1. Na razie nie mamy żadnej wiedzy innej. No i teraz zostanie wypisać wyniki. 4.2. Instrukcja. Oddzielimy spacją i długość. I wykonamy endline, przejście do nowej linii. Zapisuję. Spróbujemy to uruchomić. Chwilę potrwało, 4.1 długość naszego łańcucha, 4.2 instrukcja zmień o długości 7, taki ciąg instrukcji zmień o długości 7 znaleźliśmy. To przechodzimy do trzeciego. Oblicz, która litera jest najczęściej dopisywana, czyli najczęściej występuje w instrukcji dopisz. Podaj tę literę oraz ile razy jest dopisywana. Istnieje tylko jedna taka litera. No dobra, to teraz w instrukcji dopisz. Czyli właściwie możemy cofnąć się do tego ifa, który jest w dopisz. O, tu możemy sobie liczyć, jaka to jest litera, brać sobie ten, bo przecież mamy ten znak w T od I w polu znak, tak? I możemy go sobie traktować do zliczania. Czyli no, możemy też zrobić tutaj 26 ifów, bo tyle ma liter alfabetu, czyli jeśli T od I znak jest równe duże A, to zwiększ zerowy element tablicy. No, może nie tej samej tablicy, ale jakieś liczniki. Zerowy element będzie odpowiadał za ilość literek A. Pierwszy za ilość literek B. Drugi za ilość literek C. I tak dalej, i tak dalej. No więc można tak zrobić tu 26 ifów.
ale może oczywiście czujecie podtekst, że mam na myśli jakieś inne rozwiązanie, to może zrobimy tak, że zadeklaruję sobie tablicę liczników na intach. No na te 26 znaków alfabetu każdy licznik ma swoją komórkę, liczniki, zrobiłam literówkę. I teraz powinnam ją wyzerować, z racji takiej, że ona jest globalna, to jest wyzerowana, ale jeśli chcecie, to możemy ją sobie zadeklarować lokalnie, tu w mainie i wtedy nie będzie wyzerowana, więc trzeba ją wyzerować przed tą pętlą, która będzie zwiększała te wartości, czyli przed 37 linią, prawda? Czyli tutaj i od 0 do 26 i plus plus. O, coś mi tu nie poszło. Liczniki od i podstaw 0. Wyzerowane. No dobra, wyzerowane liczniki, to teraz dopisujemy znak. Ma stać się numerem licznika. Znak ma stać się numerem licznika. Musicie wiedzieć, że A będzie, gdybyśmy użyli tego A jako indeksu w naszej tabeli liczniki, gdybyśmy użyli, to uzyskalibyśmy indeks, no tak naprawdę bodajże 65, indeks zgodny z kodem tej litery A, bo jeśli mamy ją traktować jako inta, to to będzie po prostu jej kod ASCII. No z tym, że na maturze nie musimy znać tych kodów ASCII i o, zobaczcie, Visual Studio Code podpowiada mi nawet, że to jest rzeczywiście 65. No dobra, nie musimy znaleźć, ale zauważcie, że jeśli ja bym ten znak, nazwijmy go ogólnie znak na razie, dobra? Za chwilę użyję pełnej nazwy, bo to jest T od I kropka znak. Jeśli od tego znaku odjęłabym to 65, ale zapisane w ten sposób, to dla literki A uzyskam 0. Czyli liczniki od 0. Dla literki B, literka B ma kod, popatrzcie, 66, więc jak ja od 66 odejmę A, 65, to uzyskam jedynkę. Dla literki C jest kod 67, jak od 67 odejmę A, 65, czyli uzyskam dwójkę. W ten sposób wszystkie kolejne literki będą zajmowały kolejne komórki. Czyli ja muszę teraz to T od I kropka znak użyć jako indeksu tablicy, prawda? To jest mój indeks tablicy. Z tym, że po odjęciu tej 65, z tym, że mówię, jesteśmy na maturze, to nie mamy dostępu do tabeli kodów ASCII, nie szkodzi, nie musicie mieć, możecie napisać te 65 w ten sposób. Odejmujemy po prostu kod literki A. Tym sposobem uzyskujemy niejako takie przesunięcie od A. Od A do B jest 1, od A do C jest 2, od A do A jest 0, od A do Z jest 25. Więc ostatni licznik. I teraz ten właśnie licznik zwiększamy o 1. Jasne? No i sobie przygotowaliśmy tablicę, w której właściwie trzeba teraz znaleźć wartość maksymalną, żeby wyświetlić odpowiedź na 4,3. Czyli teraz przeglądamy te wszystkie liczniki od 0 do 26. I sprawdzamy, szukamy maksymalnej wartości. Czyli znowu potrzebujemy jakby częstość największą. Na razie ustalmy sobie na 0. I sprawdzamy, jeśli w liczniki od i jest coś, co jest większe niż częstość maksymalna, to mamy nową częstość maksymalną w T od I, to jest ta ilość literek, a jeszcze mamy do zapamiętania znak, czyli jeszcze potrzebujemy czara, znak ten właśnie o maksymalnej częstości i w tym momencie my go widzimy, bo w I jest powiązane ściśle z kodem tego znaku, prawda? Czyli ten znak to jest I, tym razem plus kod literki A. Jeśli bardzo chcecie, żeby to rzeczywiście było czarem, można zrobić z tego czara w ten sposób, tak? Żebyśmy byli pewni, że się nie wypisze jakiś int. Czar z I plus A. Czyli tu przygotowujemy sobie kod,
tak naprawdę dodajemy też inta do czara, więc żeby było fajnie, to możemy sobie to też skastować, zrzutować na inta. No teraz jest taki pełny zapis, aczkolwiek poprzedni też by na pewno zadziałał. No i teraz możemy sobie wypisać, zająć się wypisywaniem 4-3. To jest znak, spacja i częstość max i endline, przejście do nowej linii. I co nam zostało? W czwartym 4-4 wypisać cały wynik. Ponownie, bo już to na początku zadania uczyniliśmy. Zobaczmy, czy się to kompiluje całe. Nie kompiluje się. A, T od I. Okej. To nie było T od I, tylko liczniki od I. Czemu nic nie mówicie? Liczniki od I. Oczywiście. To jest w licznikach ta ilość literek związanych z indeksem I. Zapisuję. Uruchamiam. Coś tu się pokazało. Jeszcze raz uruchomimy. Proszę bardzo. 4,1 to 517, czyli długość naszego wyniku. 4,2 to instrukcja zmień, jest najdłuższą instrukcją wykonywaną pod rząd. Było to 7 razy, 7-krotne wykonanie pod rząd. 4,3 to jest literka Z, jest najczęściej dopisywana, 37 razy dopisywana. I 4,4 nasz tekst wynikowy wygląda tak, a nie inaczej. I teraz jakbyśmy chcieli to zapisać do pliku wynikowego, no to nie pozostaje nic innego, jak stworzyć taki offstream tym razem, czyli output file stream, strumień plikowy wyjściowy, nazwijmy go out. No i nazwa musi być zgodna z zadaniem, więc zerkamy w zadanie, jakie nazwy wymagają twórcy zadania. Wynik 4.txt. Wynik 4.txt. Jeśli taki plik już istniał, to zostanie nadpisany w naszym bieżącym katalogu. I teraz wszędzie, gdzie mamy couta, możemy po prostu zmienić na outa. 4.1 zamiast cout, out, bo tak nazwałam plik wynikowy. 4.2 zamiast cout, out. 4.3 zamiast cout, out. I 4.4 zamiast cout, to out. Zapisujemy, uruchamiamy. Tym razem na ekranie nie powinniśmy zobaczyć żadnych komunikatów, bo nie mamy żadnego couta. A, przepraszam, jeszcze nie zamknęłam pliku, tak? I mi zarzucicie, że gdzieś na świecie umarł mały kotek. Plik wyjściowy jak najbardziej trzeba zamykać. Plik wynikowy trzeba zamykać. O. Dobra, teraz jeszcze raz to uruchomię. Już na porządnie. Zobaczymy sobie ten plik. Wynik 4. Proszę bardzo. O, to jest jego całe brzmienie. Cała instrukcja jest w jednej linii, dlatego nie całą ją tutaj widzimy, ale wszystko to, co wcześniej widzieliśmy na ekranie, jest teraz w pliku wynikowym. Czy długo nam zajęło to zadanie? Razem z tłumaczeniem nie aż tak długo. Myślę, że to zadanie nie jest aż takie trudne, nawet przyjemne. Spróbujcie sobie przeliczyć jeszcze raz samemu, bez patrzenia w filmik. Życzę powodzenia. Zapraszam do oglądania kolejnych moich filmików i pozdrawiam.